Na co się bardzo cieszę, że będzie znowu razem, razem z rodziną, wszystko, obydwie moje córki będą razem ze mną i spędzimy święta w gronie rodzinnym. Bardzo duże porządki, zamieszanie w domu, sprzątanie, gotowanie, przygotowywanie koszyczka do święcenia, śniadania wielkanocnego. W spokoju, który jest zawsze udziałem jakiejś wielkiej duchowości, na którą człowiek się przygotowuje. Wspólnej kolacji i poranka, gdzie razem możemy siąść i zjeść. Zobaczymy się znowu, przynajmniej z większą częścią rodziny. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Mam nadzieję, że znowu zostanie to w naszej pamięci kolejny rok. Odkąd pamiętamy praktycznie, odkąd została nasza rodzina, zawsze ja przygotowuję świąteczne śniadanie, jak jeszcze wszyscy śpią, które polega na przygotowaniu trzyneczki i jemy ją na ciepło. Do tego zawsze jeszcze po plasterku jakieś święconki. Dla chrześcijanina one są najważniejsze. Przygotowywanie porządków w domu i przygotowywanie, wyczyszczenie swojego sumienia. Wypoczynku, spokoju, spędzenia więcej czasu z rodziną, bo świat przyspieszył, no i trzeba troszkę przez te święta zwolnić. Śląskie święta, święta w Rowicach, w Elipinach, to przede wszystkim popiony, które uczestniczą w całkiem triduum paschalnym. Szerzej na całkiem Górnym Śląsku to Hazok i Jeszynki. Pamiętam, że zawsze szukałem, czekałem na zajączka. Tak jak się czekało na dzieciątko, to zawsze rodzice szukowali i trzeba było szukać tego zajączka. Na dzień po tym śmirgus dyngus. Myślę, że będzie efektowny. A jak będziemy uchodzić, to na pewno będziemy lać dziewczynie wodą, to też zależy od pogody. I mnie zawsze gadali tak, prawdziwy Ślązok, szczególnie ten ze miasta, nie leje wam wodą, no parfinem. To jest już brołek, taki parfin, co by polot ciotki, kuzynki, ale taki najstarszy, no taki, co by najbardziej śmierdział. Bo studi było nawet więcej, jakby brał je zimną wodą. To, co pokaże każdy z nas dzieciom przy stole, idąc z pisankami do kościoła, to, co będą wspominać, to, co będzie udziałem naszych rodzin i naszego pokolenia. Życzę wszystkim zdrowych, błogosławionych i słonecznych świąt. Niech ten czas będzie dla was czasem spokoju, czasem spotkań w rodzinnym gronie. Poprztalowanych gieszynków od Hazoka. Mokrego dingusa wszystkim paniom. Niech zmartwychwstały Chrystus zagości w państwa sercach. A wszystkim, którzy chcą nam zepsuć te wspaniałe święta, życzymy peace. Ciotka Erna, ciotka Hitla, ciotka Lina. Ty, potopisz je. To co, ja uratuję. Czemu ten Hazok jest taki nieżywy? Bo my go chycili na Kalinie.